The Hobbit. Witajcie serdecznie już w 14 odcinku z gry LEGO The Hobbit. No i zaczynamy za chwileczkę misję 14. Tak, okej. No już powolutku się zbliżamy i jesteśmy na miejscu. The abandoned fortress of Dol Guldur was clearly home to a sinister and great mystery. Though it sat silent in the mist, the wizards feared a powerful enemy lurked within. Dol Guldur, the hill of sorcery. It looks completely abandoned. A spell of concealment lies over this place. Which means our enemy has not regained his full strength. Wait, Gandalf! One of us is trapped! It's undoubtedly a trap. Okej, no dobrze. Pułapka, okej, to idziemy wpaść w pułapkę, tak? Najwidoczniej tak, a więc dobrze. I tutaj prawie 2000 kasy. To jest prawie 10%, wow. A więc tam jest na górze 10 tysięcy monetka. Więc fajnie byłoby sobie wziąć, ale nie wiem, czy mi się uda. Pewnie raczej nie, bo tutaj trzeba strzelić w to. A więc szkoda. No, bo 10 tysięcy to byłoby naprawdę dużo. Pewnie ponad 50%. To jest w tym stylu może nawet. A więc dobrze, ale w sumie pozbieram sobie tą kasę. Bo jak sami widzicie, nie za wiele potrzeba, by osiągnąć mistrza włamań. No, a więc dobrze. Nie będę w sumie zbierał wszystkiego, ale też troszeczkę postaram się pozdobywać rzeczy. A więc dobrze, tu mamy coś. Okej, mogę budować chyba. Tak, mogę budować. Mamy tutaj... Coś mamy na pewno. Zaraz zobaczymy, czy się zasila magią to chyba. Ha. O, właśnie. Wow. Cóż za technologię. Okej, brama się zamknęła. To zły znak. No i dobrze, tutaj mamy coś mamy. Trampolina, proszę bardzo. Chwileczkę. Okej, tu musimy zdobyć jakieś dwa ptaki. Musimy wydawać dwa ptaki. Dobrze, więc w takim razie to zrobimy oczywiście. W to może to jakoś strzelę. Okej, udało, nie udało mi się. A więc dobrze, może muszę coś zbudować jeszcze, żeby był jakby jakiś taki znak. Aha, muszę w odpowiednią stronę to przesunąć. Okej, takie sprytne. Chyba tutaj. Właśnie tak, dobrze, więc aktywujemy. Jak się uda kiedyś to zrobić. Okej, udało się. No i dobrze, jedna rzecz jakby aktywowana. Na trzy, a więc dobrze. Trzy rzeczy trzeba jeszcze tak zrobić. I tam nam się otworzy. I jeszcze oczywiście odbudować dwa ptaki trzeba. Okej, a więc niech tak będzie. Zbieram kasę raczej. Szukać się muszę, bo jest na razie. Tak, tu chyba coś będzie do budowania, tak myślę, coś. Lepszy jest Gandalf do atakowania, bo ma miecz. No właśnie. Okej, da się to zniszczyć? Powiedzmy, że nie. Okej, mniejsza z tym, wezmę tą kasę. Wow, co to za cień jest? Nie wiem. No i dobrze, mogę to na przykład poniszczyć. O, to mogę zniszczyć pięknie i będę mógł zbudować pewnie jakąś drabinę. Albo po prostu wejście w górę. O właśnie, mogę budować. Jest drabina, tak. I idziemy szukać dalszych rzeczy do zrobienia. Tu mam, patrzcie, jest ptak pierwszy. O, tutaj leży i kwiczy. Okej, a więc dobrze, jeden ptaszek uratowany za chwilę będzie. O, właśnie, leć przed stworza. I dobrze, aha, popatrzcie. Skubany, coś tam sobie stoi, pewnie coś nam pomoże za chwilę. Jeszcze ogólnie został jeden ptak do uratowania, tylko nie wiem, gdzie on może być. Czy jest tutaj na dole, na przykład w tym miejscu? No właśnie, a więc mamy ptaszka. Jest, kolejarz.
No i okej, stoją dwa ptaki, coś się stanie. A, takie sprytne. No i fajnie, fajnie. Bo teraz to nam jakby usunęły, zabrały stąd. I będziemy mieli już drugą jakby tą aktywowaną rzecz, ale potrzebujemy trzy, czyli tam na górze będzie właśnie ta trzecia, więc okej, te ptaki były do tego. Myślałem, że może do czegoś innego, ale nie. Okej, a więc w takim razie idziemy szukać jeszcze jednego ptaka. Nie ptaka, tylko zasilacza tego, powiedzmy. Okej, to sobie zniszczę. Może tu też nie będzie. Pewnie tak, tam mogę pewnie go zbudować. Ale zanim właśnie to zrobię, to sobie jeszcze te rzeczy poniszczę. Zawsze jakaś kasa jest. Tutaj ciężko ją zdobyć na tym poziomie. No do tego jest, do tego tak mało potrzeba. Właśnie. Okej. No i okej. Budujemy to. Łohoho, mini zestaw, ale pięknie jest. Pierwszy, tak. No, lubię mini zestawy. Kto nie lubi? Właśnie. Każdy lubi. Okej, jest kumane. I trzecie jest. No i właśnie, jak mówiłem, trzecia rzecz zrobiona i chyba otworzyło nam się, tak? Tak, chyba nam się to otworzyło, więc idziemy. O właśnie, chyba zeszliśmy troszeczkę w dół, tak mi się wydaje. Tu mamy jakiś topór. Dobrze, przyda się na pewno za chwilę do czegoś. Tak. Fajnie, że nie atakują... serio. Fajnie, że nie atakują nas żadne potwory tutaj. No w sumie jeszcze oni pewnie jakąś zasadkę nas planują. Ale i tak się cieszę, bo na razie nic nas nie bije. No i dobrze. Tutaj, ojej, patrzcie, ile kasy poleciało. Trzeba takie akurat rzeczy zbierać, bo tu dużo jest. Jeszcze tylko 40% i koniec. Ale nie wiem, czy... i 100% koniec. Ale nie wiem, czy uda mi się właśnie to zdobyć, bo troszeczkę ciężko jest, jak widzicie, na tym poziomie. A całkiem dużo rzeczy zbieram. Nie wszystko oczywiście, ale całkiem sporawo. Okej, ten dużo mi dał expa. Więc sobie zniszczę jeszcze tego, jak się da. Ale ten już tak troszeczkę słabiej. Dobrze, więc może to na przykład. Okej, niech będzie. I idziemy tam. Co to zrobimy sobie? Właśnie. Okej, no i tworzyło nam się jakby jedna część w dół z tych. Ale są dwie. O, ja cię kręcę. No popatrzcie, jeszcze nie przejdziemy w tamtym miejscu, więc trzeba iść na pewno na przykład tutaj na górę możliwe. Próbujmy to zniszczyć, nie da się, nie da się, więc to zbudujemy. Aha, to nie jest przejście w górę, tylko pokrętło takie, które zrobi nam schody z tego. Sprytnie. To nawet bardzo. Okej, no tak myślałem, żeby tak chciałem nie spać, ale i tak spadłem, a więc no dobrze. No okej, zniszczmy sobie to. Aha, tam jest mi potrzebne te pokrętło takie, które jest pewnie w tym miejscu. O, właśnie, mamy je i będziemy mogli otworzyć sobie resztę tej bramki. Tak, dawaj, dawaj, dawaj. O, właśnie, jak widzicie, o to chodziło. Tak. No i pięknie. Azog? Naprawdę? Co ty tu robisz? Ja. Okej, no dobrze, czyli mamy walkę z Azogiem po raz kolejny. Wybieg tutaj jest taki skubany, mały i ty walczymy. No dobrze, a więc niech tak będzie. Oberwał, pięknie. Czy to będzie taka walka zwykła, czy po prostu cały będzie od nas za chwilę uciekał, czy coś w tym stylu? Aha, czyli walka na razie jest taka, jak widzicie, zwykła dosyć. Właśnie, pojawiły się orki małe. Dobrze. A, Rada Gaz ty niszczy, dziękuję, weź. Potrenuj już coś, bo to Rada Gaz. No tak, Rada Gaz jest mocny, ale to jest Rada Gaz. Tak. Okej, jeszcze tylko jeden raz i będzie po Azogu. Po raz kolejny. No właśnie, jot. Tak, teraz K. Oraz pewnie H. A jednak J, no i dobrze. Azog pokonany, pokonany najprawdopodobniej, chyba że ma jeszcze jedną formę. Jeszcze nie koniec, popatrzcie, J. Ale to chyba już teraz, okej, oberwał. Dobrze. Jest. Organim kofuni dur buzu. O
Okej, no jak widzicie, uciekamy stąd. Troszeczkę poznaliśmy jakby ich plany wszystkie. Mini zestaw, ale fajnie nadziemskie, jak to zdobyłem. I może jeszcze na tej ucieczce uda mi się dobić 100%? Możliwe, jakbym tak wszystko zbierał. No to całkiem możliwe to jest. Zobaczymy. Chyba jednak nie. Patrzcie, to jeszcze nie jest koniec mi poziomu, już myślałem, że będzie koniec, ale na szczęście jeszcze nie. O, jasne, mam jakąś wielką magiczną moc. Ciekawe, kogo ona jest. No właśnie, właśnie, a więc dobrze. Czyli trzeba to pokonać, tak? No tak, tylko jak jeszcze? Nie, ja nie mogę tego zginąć, po prostu nie mogę, bo już mam za dużo kasy. Jeszcze tylko troszeczkę dozbierać i będę miał 100%. Powolutku, ka! Jest, udało mi się uniknąć tego. Ha! Jest, mistrz łamań, dzięki. Okej, mistrz łamań jest zdobyty, więc teraz mogę ginąć sobie spokojnie. Ha. Aha, mogę coś budować. Budujemy. Pięknie, dawaj. Okej, mamy taką jakby moc jedną. Dobrze, ha. Jest. Okej, dawaj. Wow. Pojawił się. No i dobrze, czyli mam taką jakby walkę teraz z nim. No tak, to naprawdę z nim walka. Ale no ciekawie. Tu mogę kopać taką jakąś chyba pedodurę. Ja nie mam co nie postać do tego. A więc dobrze, czyli czekamy na kolejne jego ataki. I będziemy go bić też powolutku. Okej, czy to już będzie teraz? Nie, to jeszcze nie teraz. Jak będzie w nas atakować takiego niebieskiego, to właśnie będzie już okej. Na razie musimy robić po prostu uniki cały czas. Dobrze. Jeszcze raz dobrze. Właśnie, pokonam tego orka. Tak, no i okej, jak widzicie, atakuję niebieskim. Czy pewnie będzie unik za chwilę. Ha, właśnie tak. Jakby chyba zaatakujemy mu jakby kolejne życie. Tak, raczej chyba na pewno. Mam nadzieję, że ma ich tylko 3. Więc to jest już drugie. Okej, a więc dobrze. Zbudowałem i budujemy. I strzelamy raczej dokładnie. O właśnie. Pięknie. Jeszcze mam nadzieję, że tylko raz. Wow, powiększa się tak jakby. Tu będzie. No okej. Wow. Spokojnie. Nie denerwuj się tak bardzo. Jać. No nieźle. Atakuj nas. No da, tak w ciebie strzela, gościu. Okej, dobrze, atakuję, nawet z tymi fioletowymi. Zabili mnie? Naprawdę? No jak widocznie tak. A więc dobrze. Okej, jeszcze będzie jedna faza tych rąk i będzie atakował w nas niebieskimi kolorami. Tak. Dobrze. Atakuj, pięknie. Tak, już niebieskie szykuje, okej. I leci prosto na nas za chwileczkę. Leci, ka, jest, udało się. Ha. Okej. No i dobrze, jeszcze tylko teraz zbudować, zaatakować i chyba będzie koniec. Oby, zobaczymy, no. Chyba, że to jeszcze nie koniec walki, nie wiem. Dokończyłem chociaż to budować? Jest, dokończyłem, pięknie. Tak, patrz, teraz sam środek. O, jadź. Dobrze, jest. O jasie, podwali Gandalfa. No i dobrze, kolejna misja Czarnoksiężnik ukończona. Pięknie. I kasy 27 tysięcy, ale to akurat nam wystarczy na zdobycie mistrza włamań za chwileczkę. Czyli 100% po prostu monet. Tak? No i okej.
stop, ten za chwileczkę będzie i jest mistrz łama. Aha, pięknie. Okej, okay, no i zdobyłem chyba z jednym inicjatywem, jak się nie mylę. Jest jeden i drugi nawet, aha, czyli dwa. Nie jest źle. Okej. Okay. No i nowe wydarzenia na mapie, kilka ich jest, nie za wiele, ale jeszcze coś. No i dobrze, fajnie. Gandalf had been captured and the evil Lord Sauron plotted the fate of Middle-earth. This had been his plan from the very beginning. The company of dwarves continued their journey to Erebor, where Smaug the Terrible awaited. Desolation of Smaug. The sun will soon reach midday. We must find the hidden door into the mountain before it sets. This way. Wait, is this the Overlook? Gandalf said to meet him here. We have no time to wait upon the wizard. Come. No i dobrze, jesteśmy na wyspie. Na Erebor, nie? Tak, właśnie, w końcu na górze. Raczej Erebor niż na wyspie. No i dobrze. Wow, jest nawet miasto tu przed nami. Pięknie, a więc dobrze. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Tylko że zanim zakończę odcinek, to sobie kupię tą postać. Czekaj na mnie, gościu. Ka. 15 tysięcy, aha, no, nic nie kosztuje prawie. Pierwsza postać zakupiona, można tak powiedzieć, bo chyba więcej nie kupywałem postaci. A więc dobrze, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!